To słowo Jezusowe o modlitwie jest bardzo trafione na ten moment, kiedy zbieramy się wokół Niego, ale także wokół osoby Pani Stanisławy, bo ona była człowiekiem modlitwy. Ile jest o niej świadectw, a muszę Wam powiedzieć, że w ostatnim czasie przeczytałem wszystkie te świadectwa. One wszystkie podkreślają jej modlitwę. Żyła i pracowała z różańcem w ręku. Więc ona była osobą modlitwy i to, że na tę liturgię, w której my ją wspominamy, otrzymujemy Ewangelię o modlitwie, jest to rzecz nieprzypadkowa. Tym bardziej, że rzeczywiście modlitwę pańską można w niektórych wymiarach interpretować, odwołując się wprost do jej życia, do jej postępowania.